Siemanko YouTube, z tej strony Czarek Dymkowski, witam was na kanale Cizard. Dzisiaj gościnnie są ze mną Kate Nyman i Michał Fila. Są to czołowe postaci, jeśli chodzi o streetlifting na świecie, ponieważ oboje są rekordzistami świata, jeśli chodzi o podciąganie na drążku z ciężarem. Dlatego myślę, że dzięki ich wskazówkom po dzisiejszym odcinku na pewno będziecie mogli sprogresować, jeśli chodzi o ciężar na pasie w waszych treningach streetliftowych. No i oczywiście łapeczka i zaczynamy. Słuchajcie, ja dziś nie robię treningu, ale Michał z Kate robią treningi i oboje szykują się na bicie swoich rekordów, jeśli chodzi o podciąganie. Zaraz się zapytam Kate, ile ma zamiar dzisiaj wyjebać. Kate, ile zamierzasz dzisiaj wziąć kilogramów? Zacznę od 56, pierwsza próba. Na pull-up? Na chin-up. Na chin-up, okej. A ty, Michał, też dzisiaj rekordy bijesz? Zobaczymy, ale chcę przebić 90 kilo. Dobrze, na samym początku trzeba sobie wyjaśnić, czym w ogóle jest streetlifting, więc czym jest streetlifting? Streetlifting to taka bardziej streetworkoutowa odmiana wyboju siłowego, gdzie chcemy podnieść jak największy ciężar w podciąganiu na drążku, w dipie na poręczach. Ogólnie na zawodach mamy trzy podejścia i chcemy podnieść jak największy ciężar na jedno powtórzenie. Okay. One rep max. Czyli mamy podciągnięcie i dip z ciężarem, jedno powtórzenie. To podniesie więcej, jest lepszy, po prostu. Na świecie są różne różnice, czasem do tego dochodzi przysiad, weszli back squat lub czasem pistol squat. No i jeszcze masa, na którego oczywiście ciężar będzie najmniejszy, więc rozumiem. Trzeba się zastanowić, czy połączenie tych wszystkich ćwiczeń ma jakiś sens. Teraz będę robiła rozgrzewkową serię z 50 kilo. No rok temu jeszcze 50 kilo było w ogóle nieosiągalne, a teraz już na rozgrzeweczkę, spoko. Zajebiście. Ja zawsze jak trenuję z Kate i Michałem, to mam taką motywację, żeby zacząć w końcu robić jakieś podciągania z ciężarem czy dipy. No ale koniec końców kończy się zawsze na staniu na rękach. Jakie robisz przerwy między seriami? Jeśli na rozgrzewce o... jakieś 3-4 minuty, a później będą dużo dłuższe. Okej, okay. Dużo dłuższe to znaczy? Między 7 a 10 minut. O, i to są jedynki? Tak. Dobra, czyli taka osoba początkująca, od czego powinna zacząć w ogóle podciąganie czy dipy z ciężarem? Trzeba zacząć od tego, żeby robić bardzo dobrą techniką podciągnięcia bez ciężaru. Bardzo dobrą techniką dipy bez ciężaru, bo głównym celem sportowca jest nie wygrywać. Też jest oczywiście celem, ale jest nie skontuzjować się. No, trzeba zacząć. Ile mniej więcej razy trzeba się podciągnąć, żeby zacząć ciężar dokładać? Jak uważacie? Ja myślę, że 5. 5 powtórzeń i można dokładać ciężar? Tak. Tylko nie od razu 15 kilo. No, oczywiście. Zaczynamy od minimalnego ciężaru. I po prostu budujemy po prostu siłę, tak? Nie, dokładnie. Nie wchodzimy w wytrzymałość i hipertrofię, tylko budujemy po prostu siłę. Tak. Dokładnie. Jak chcesz podnosić duże ciężary, to musisz podnosić duże ciężary. A co możecie powiedzieć o rozgrzewce? Bo ja z wami często trenuję i no, rozgrzewacie się dosyć długo i robicie bardzo dużo serii wstępnych. I to nie są tylko zwykłe podciągania, ale też często na serie wstępne używacie muscle-upów czy podciągnięć dynamicznych. Na czym to polega? Możecie widzom powiedzieć? Rozgrzewka też jest dość kluczowym elementem treningu. Przede wszystkim tutaj nie skupiamy się na jakimś długim cardio i tak dalej. Chcemy odrobinę podnieść temperaturę ciała, ale jak najmniejszym kosztem zmęczenia naszego organizmu, jeżeli chodzi o mięśnie i układ nerwowy. Przede wszystkim chcemy podnieść tą temperaturę oraz zaktywować nasz układ nerwowy, żebyśmy po prostu byli w stanie jak najefektywniej aktywować nasze wysokoprogowe jednostki motoryczne. No dobra, to jak wygląda wasz trening albo waszych podopiecznych, jeżeli właśnie celujecie na jak najlepszy wynik na ciężarze w podciągnięciu czy w dipie? Ja myślę, że głównym błędem, który ludzie popełniają, jest to, że stosują za dużą objętość, trenują zbyt często i robią za dużo powtórzeń z małym ciężarem, zamiast skupić się na mniejszej objętości, ale większej intensywności, czyli trenować rzadziej. My trenujemy max 2 razy w tygodniu podciąganie i max 2 razy w tygodniu dipy na dosyć niewielkiej objętości, ale za to na dosyć dużej intensywności. Oczywiście to się zmienia w zależności od fazy cyklu treningowego i jak blisko zawodów jesteśmy, ale jednak generalnie jest to stosunkowo mała objętość.
teraz tak, ty próbujesz 56, Kate, ty, Michał, próbujesz 90, a jakie są wasze aktualne rekordy? Bo tego nie powiedzieliśmy. Mój oficjalny rekord 53, nieoficjalny 55. A ty? No to mój oficjalny to było ile? 87,5, nieoficjalny 90. Kurde, podjarałem się. Nigdzie więcej na świecie tyle żadna kobieta nie podniosła, jak podniesie teraz Kate tutaj u nas w Warszawie w CrossFit Ursus. Ciężko? Dawaj, Kate. Dawaj, dawaj, rozpierdol. Dawaj. Kurde, no i czasem takie są dni, nie? Tak naprawdę. Najgorzej, jak nagrywasz. No, najgorzej, że akurat taki dzień jest, jak mamy nagrywki. Jakaś kobieta dźwiga więcej? No nie dźwiga więcej. Przed maksowaniem najlepiej tydzień lżejszych treningów, czyli 1-2 lżejsze treningi. Mniej więcej 2 treningi na tydzień robimy, ciągania. O. Przed takim maksowaniem, jak to jest w cyklu treningowym, to 1 lżejszy trening, a przed zawodami 2, nawet 3 treningi. No właśnie, czyli a ten tydzień chyba nie... półtora tygodnia, a ten tydzień był ciężki dosyć, bo dwoje prowadziliśmy szkolenia, więc trochę nam się poprzesuwały treningi. Dzisiaj nie ma pełnej regeneracji jeszcze. No dobra, a jakieś techniki budowania siły dla osoby, która właśnie chce zacząć sobie dokładać ten ciężar do dipa czy do podciągnięcia, jak ona może to zrobić? Myślę, że dla osób takich zupełnie początkujących, które mają małe doświadczenie z treningiem siłowym, spokojnie sprawdzi się program Strong Lifts, czyli 5x5. Oczywiście ten program dotyczy trójboistów, natomiast my sobie go przekładamy na street lifting. Czyli zamieniamy te ćwiczenia trójboistowe na ćwiczenia liftingowe. 5x5 powtórzeń podciąganie, 5x5 powtórzeń dip. Jak ktoś jest zupełnie początkujący, może skorzystać z prostszego programu. Zacznij od siły, 3x5. Oczywiście jak ktoś chce startować w zawodach, no to musi też co jakiś czas wchodzić na te mniejsze zakresy powtórzeń. Wtedy się sprawdzają serie malejące, na przykład 5-4-3-2-1. Żeby wchodzić jednak na te jedynki, bo jak ktoś będzie cały czas trenował tylko na piątkach, a potem nagle przyjdzie mu na zawodach robić one rep, to zwykle tak średnio wychodzi. No i jak lecimy, mniej powtórzeń wtedy, więcej serii, dłuższe przerwy. Dokładnie. Teraz podciągnięcie jak na Mistrzostwach Świata, czyli nogi ujęte. Dobra. Zobaczymy, czy to coś da. Zobaczymy. Wjeżdżasz. Mocno góra, mocno góra, 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 dociągaj, dociągaj, dociągaj. Ostatnio na treningu 10 jedynek z 54 kilo. A dzisiaj nie mogę jednej z 56 zrobić. Jak jest taki moment w treningu, bo wiadomo, tak w treningach się często zdarzają takie sytuacje, że po prostu dane założenia się nie spełniają. I co teraz robicie? Nie zakładamy nigdy, jaki będzie ciężar. Bardziej dobieramy ciężar pod liczbę. Ale to chodzi po prostu o nastawienie psychiki, tak? Dzięki temu, czy... Nawet nie o to chodzi, no po prostu nie wiesz, jaki progres zrobisz, bo to zależy od wielu czynników. To, że na przykład dzisiaj nie poszło, no to może zależy od tego, że nie wiem, gorzej wczoraj zjadłam, nie wyspałam się, nie wiem, byłam ostatnio u fizjoterapeuty, jeszcze się nie zregenerowałam, albo po prostu słabo trenowałam. Jest wiele opcji, więc nie nastawiam się z góry na jakiś wynik, tylko patrzę na co mnie stać, nie? Na co? Na co mnie stać. Aha. Każdego dnia może być inaczej, tak? Nie. Właśnie, mamy różną dyspozycję dnia, więc czasem możemy zrobić dobry trening z mniejszym ciężarem niż zakładaliśmy, a czasem po prostu bierzemy o wiele większy ciężar, więc nie ma się co sztywno trzymać tego, co mogliśmy sobie założyć, tylko trzeba po prostu dostosować to do tego, jak się czujemy. Czyli macie... Nie stosujcie podziałów procentowych typu 80% maksa na 5 powtórzeń, tylko 5 powtórzeń i dobierzcie taki ciężar, jaki jesteście w stanie zrobić na 5 powtórzeń. Dobra, słuchajcie, wyganiają nas z siłowni, więc kończymy na szybko. Kate, Michał. O, jeszcze nasz kamerzysta. Vimaro. Najlepsze filmy w Polsce. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie komentarz, napiszcie co sądzicie o materiale, zostawcie łapeczkę i subika. Wpadajcie do ich wszystkich na social media i serdecznie was pozdrawiamy. Siema. Pa!